Słuchajcie, no jesteśmy w hostelu Stonewall. Tak, cześć, witajcie. Jest z nami Su, która jest, dobrze mówię, menedżerką całego przedsięwzięcia. Tak, no, jestem menedżerką tej hostelu. Dzień dobry, pani menedżerko. Su, tak już pytam przed wejściem przed nagraniem, że jesteś w pokoju właśnie jednym z tych hostelowych, tak? Tak, jestem w jednym z hostelowych pokoi. Generalnie ciężko oddać ten urok tych pokoi w takim kadrze, dlatego że wy nie widzicie w tej chwili sufitu, a my mamy tutaj zabytkowe sufity, które naprawdę robią mega klimat. Ale też postaraliśmy się to połączyć z nowoczesnością, więc wyszedł moim zdaniem taki fajny, eklektyczny styl. Ze zdjęć, które tam podziwialiśmy sobie z otwarcia i nie tylko hostelu, rzeczywiście wygląda, zwłaszcza ta recepcja wygląda zjawiskowo z tym wielkim portretem Marsha P. Johnson. Skąd w ogóle pomysł na hostel? Bo to nie jest jakby, wiesz, standardowa jakby jakaś działalność organizacji pozarządowych w Polsce. Skąd to się wzięło? No, jak na pewno wiesz. Grupa Stonewall od samego początku stara się jakoś zarabiać na siebie. Na początku mieliśmy, znaczy nadal mamy, ale to był pierwszy nasz taki projekt komercyjny, ten sklep Out and Proud, w którym sprzedajemy różne tęczowe gadżety i też gadżety związane z naszą organizacją. Później otworzyliśmy bar Locum w centrum Poznania, no i teraz właśnie przyszedł nam spontanicznie, w sumie spontanicznie dostaliśmy taką możliwość, żeby przejąć ten hostel po kimś i skorzystaliśmy z tej okazji. Bo pomyśleliśmy sobie, że raz, lokalizacja jest super, bo jesteśmy w samym centrum miasta, przy starym rynku. Dwa, fajnie by było stworzyć bezpieczną przestrzeń, gdzie można by było przyjechać przy okazji Pride'u, czy jakichś innych wydarzeń, czy po prostu do Poznania, które jest dosyć przyjaznym miastem jednak, porównując do reszty Polski. No i właśnie, że fajnie by było stworzyć taką przestrzeń z fajnym klimatem, taką, wiesz, dla nas. Ja z podziwem oczywiście patrzę na te wasze przedsięwzięcia od początku, które robicie, bo uważam, że to jest absolutnie droga, którą wszystkie organizacje mogłyby pójść, to znaczy po prostu zarabiać komercyjnie na jakichś rzeczach, no quasi komercyjnie, bo wiadomo, że to jest takie przedsięwzięcie nie dla zysku, a dla organizacji właśnie. I to jest super oczywiście, natomiast no wiadomo, że to wymaga albo szczęścia, o tak jak mówi, żeby przejąć jakieś miejsce fajne, ale też wymaga pewno jakichś nakładów finansowych i to jest pewno najtrudniejsze w tym wszystkim, żeby po prostu wystartować. Wam się to udaje jakoś? Jak to robicie, że jesteście w stanie zebrać na tyle funduszy, żeby jednak na przykład, nie wiem, wyremontować to miejsce, czy przygotować je po prostu do działania? Wiesz, my jesteśmy organizacją dużą i dość znaną w Polsce, więc prawda jest taka, że ludzie cały czas przelewają nam dotacje. Oprócz tego, no, po prostu zarabiamy też, tak jak mówiłam, na sklepie i na barze. No i kwestia po prostu planowania, no, nie? No tak, planowanie. To jest zawsze trudne w Polsce dla organizacji pozarządowych, bo nigdy nie wiadomo, co się zaraz będzie... Myślę, że nie tylko dla organizacji pozarządowych. Dobra, będziemy zaraz narzekać na Polskę, to na tym się skończy, to nie róbmy tego, bo wiadomo, że tak można. Su, a powiedz coś, hostel na pewno ma pokój, ja już widziałem, bo ja się interesuję tylko pokojami prywatnymi oczywiście, bo jestem już za stara i za gruba, żeby spać, wiesz, z innymi. Po tym ja chrapię bardzo. Ale opowiedz właśnie, jak wygląda to w środku, ile tam macie miejsc, jakie to są pokoje, o. Mamy łącznie 32 miejsca. W tym są trzy pokoje prywatne, w których stoją podwójne łóżka, czyli w zasadzie możesz być tam albo sama, albo z kimś. Później mamy pokój dwuosobowy, ale z łóżkiem piętrowym i to już jest typowo wynajmowanie miejsca noclegowego, a nie pokoju. Później mamy pokój czteroosobowy z łóżkami piętrowymi na takiej samej zasadzie i dwa pokoje większe, takie 10-osobowe. Też właśnie na zasadzie wynajmowania miejsc noclegowych. Ceny są bardzo atrakcyjne, bo ja w tych 10-osobowych pokojach, 10-osobowych pokojach, dobrze mówię, zaczynają się już tam chyba od 45 zł, dobrze pamiętam? Dokładnie, 45 zł za noc, a biorąc pod uwagę lokalizację, no to myślę, że ceny są naprawdę bardzo konkurencyjne i też staraliśmy się nie zawyżać tych cen, bo nie chodzi tylko o to, żebyśmy my mieli zyski, ale też o to, żeby jak najwięcej osób mogło do nas po prostu przyjechać. Super, to wszystko super brzmi. Już macie 77 opinii na Google. Nie wiem, jak to się stało, że już tak szybko, ale już macie. Też nie wiem. Ale jak rozumiem, zaczęliście funkcjonować od 2 czerwca, tak? To był ten pierwszy dzień? Tak, 2 czerwca to jest pierwszy dzień, kiedy oficjalnie otworzyliśmy i zaczęliśmy. No właśnie, są już goście zadowoleni? Tak, właśnie mamy już pierwszych gości. No, myślę, że są zadowoleni. Nie uciekli.
Powiem ci, że generalnie hostel na wejściu robi dobre wrażenie, bo oprócz tego, że właśnie, jak mówiłam, pokoje są fajne, to też fajnie zrobiliśmy tą salę z tym portretem marszy, co wspominałaś. Ja chciałabym tylko dodać, że tutaj w tym hostelu jest wiele takich miejsc, gdzie mamy murale ręcznie malowane. Także zapraszam do odkrywania. Czyli to nie jest wszystko. No dobrze, to trzeba rzeczywiście się wybrać i zobaczyć. No nie Nie no, zdradziliśmy bardzo wszystkiego. dobrze, kurczę, no widzisz, coraz bardziej mnie kusisz na ten pokój prywatny. Zapraszam. Powiedz mi, mówisz o tym, że to Stonewall jakby oczywiście w ten sposób sobie zarabia i jakby dzięki temu może kontynuować swoją działalność. Mówisz też, że to miejsce może się przydać na Pride. No właśnie, Pride poznański się zbliża. Co prawda to jeszcze chwilkę, ale już powoli. Coś możesz nam powiedzieć też o tym, co będzie się działo i jak będziemy to świętować w tym roku w Poznaniu? Nie mogę nic powiedzieć, bo jestem Naprawdę nic nie upoważniona. możesz? Nic nie mogę zdradzić. Jedyne, co mogę powiedzieć, to, że miejsca na Pride w hostelu już się Tego zapełniają. się obawiałam. Więc jeżeli ktoś chce nas odwiedzić i mieszkać właśnie u nas na Pride, to no, trzeba się już zacząć mocno nad tym zastanawiać i rezerwować. Nie myślałam, że coś od ciebie wyciągnę. Nie wyciągniesz. Nie no Przepraszam, nie dobrze, mogę. oczywiście rozumiem to, jakby wiadomo. No dobrze, to podpytam cię z takiej sytuacji o lokum Stonewall, które musiało przetrwać ten trudny czas pandemiczny. Wszyscy musieliśmy jakoś przetrwać. Udało się, na szczęście się udało. Widzę, że wróciliście normalnie do funkcjonowania. Tak, wróciliśmy, możemy normalnie funkcjonować. Na szczęście zostały zluzowane obostrzenia, więc nie jest już tak, że tylko ogródek, tylko można normalnie sobie wejść do środka. I to nas bardzo ratuje, no bo niestety ogródek możemy mieć czynny No tylko do tak. 22 i cały czas walczymy o to, żeby jednak no, troszeczkę to przedłużyć, bo myślimy, że w centrum miasta no, to trochę śmieszna jest ta godzina, 22, żeby kończyć imprezkę. Natomiast, tak jak mówię, teraz już można się spotkać w środku. Udało nam się przetrwać. Też Arek, który jest menadżerem lokum, mocno tam kombinował, wymyślał różne strategie, żeby tą pandemię jakoś, no właśnie, jakoś przetrwać. No i na szczęście się udało, rozkręcamy się od nowa. Mamy tam nową ekipę. Nie całą, ale jest sporo nowych ludzi, więc zachęcam, żeby wpaść, poznać się. No właśnie, tak zastanawiałem się nad tym, bo też pamiętam jakiś czas temu była mowa o tym, że być może lokum będzie rozbudowywane, że chcecie tam na górę jeszcze bardziej wejść, kolejne piętro przejąć. Czy te plany nadal są jakoś aktualne? Nie wiem, czy ty wiesz o tym, bo to może nie jest twoje jakby działka, ale. Nie jest to moja działka, natomiast wydaje mi się, że jeszcze weźmiemy kilka głębokich oddechów po tej pandemii i może później będziemy myśleć o jakimś rozwoju. Też to miejsce, w którym teraz jesteś, było przygotowywane trochę chyba waszymi rękoma, bo z tego co ja widziałem, tam Arek co jakiś czas wspomniany wrzucał jakieś zdjęcia z robót budowlanych, no budowlanych, tak to chyba trzeba nazwać. I to znaczy, że wy żeście sami jakby odnowili to miejsce, przygotowali je dla gości? Tak, nie było tutaj żadnej zewnętrznej ekipy. Wow. Wszystko było robione naszymi rękoma. Głównie oczywiście był zaangażowany w ten projekt Arek, który no, przez w zasadzie 3 miesiące tutaj był dzień w dzień i cisnął ten remont dosyć mocno. Kto zna Arka, ten wie, że on się po prostu angażuje zawsze na 1 000 000%. Tak. Także był tutaj dzień i noc. A pomagali mu po prostu nasi znajomi, czy to z grupy Stonewall, czy z Lokum, czy po prostu nasi sojusznicy. To niesamowite, bo to jest taki dla mnie, wiesz, ja się na tym nie znam za bardzo, ale jak sobie wyobrażam takie działania, to zawsze wydaje mi się, że to jest jakieś nieosiągalne, po prostu sukcesy trzeba osiągać tam, żeby to się udało, ale to super. Pozwól, zapytam Ciebie tak trochę też bardziej prywatnie, jak Ty przetrwałaś pandemię, bo też był taki czas, kiedy Ty, wiem, że się ukrywałaś trochę tak, to znaczy pół żartem, pół serio, bo wszyscy to robiliśmy oczywiście, ale jak to było, czy nie wariowałaś już trochę w domu, nie przeszkadzało, czy też może wręcz przeciwnie, czy może właśnie akurat potrzebowałaś tego, żeby odpocząć, odciąć się od świata i akurat był to zajebisty moment, żeby to zrobić? Wydawało mi się na początku, że tak, że potrzebuję tego i w sumie super wyszło. No ale wiesz, ile można, nie? Trochę to wszystko za długo trwało. Ja ze względu na swój stan zdrowia, no niestety musiałam przestrzegać się tej izolacji i Jasne. siedzieć po prostu w domu i ograniczyć ten kontakt z innymi ludźmi. Także no przyznaję, że trochę mi tam siadło na psychę. Ale właśnie cieszę się, że już teraz możemy wrócić. Jest właśnie coraz więcej kontaktów z ludźmi. Tutaj w hostelu też jest taka no, naprawdę spoko atmosfera. Mamy fajny zespół, więc fajnie się pracuje i
No i dobrze, że już po prostu ta normalność do nas wraca, bo myślę, że byłaby to równia pochyła. No, na pewno, im dłużej, tym bardziej się tak wydawało. Rozumiem, że oczywiście się szczepisz. Oczywiście, tak. Jestem już po pierwszej dawce i za kilka dni mam drugą. Tak zawsze wszystkich pytamy, bo chcemy zachęcać jednak do tego, żeby nikt się nie wahał i żeby jednak wszyscy się odważyli i tą szczepionkę przyjęli. Więc. Ja zachęcam, tak jak wspominałam, no mój stan zdrowia nie jest idealny, ale i tak się na to zdecydowałam, bo po prostu wierzę w naukę i no nie chcę złapać tego COVID-u, Czy rozumiem, że też przez samą epidemię przeszłaś bez choroby? tak, udało mi A, się. okej. No to szczęście, to rzeczywiście się udało. No dobrze, słuchaj, powiedz jeszcze, będziemy tak musieli powoli zbliżać się do końca, ale zastanawiam się, jak twoje plany rajdowe, ale nie poznańskie, tylko pozapoznańskie. Gdzieś się spotkamy, gdzieś się zobaczymy w Polsce? Będę się starać wyjeżdżać, natomiast no pewnie domyślacie się, że skoro zarządzam tym miejscem, to mam dosyć dużo pracy. No tak. Na ile mi praca pozwoli, na tyle na pewno będę jeździć, bo już mi bardzo tego po prostu brakuje. W zeszłym roku nie było tak naprawdę żadnego prawdziwego Pride'u. Mylę się, czy nie? No, Wrocław miał zorganizowany Tak, marsz i tam tak, rzeczywiście tak. w takim ograniczonym trochę zakresie, ale tak. Tak. No ale jednak zdecydowanie było tego za mało Jasne. i brakuje mi tej energii. Za mało to zawsze będzie, nawet jak będzie, wiesz, 30, to będzie nam za mało. Tak, Ja mam nadzieję, że wpadniesz oczywiście do Warszawy i że nas tutaj odwiedzisz na na paradzie. A, no to dobrze. pewno się zobaczymy. Su, nie wiem, czego ci życzyć z okazji miesiąca dumy, bo to teraz zaczął się i no, po pierwsze oczywiście powodzenia na pewno w prowadzeniu hostelu, bo to przede wszystkim zdrowia, o to drugie, szybko szczepienia numer dwa i nie wiem czego. Mów, co tam jeszcze ci się marzy w najbliższym czasie. No, mi się marzy od lat to samo, żebyśmy po prostu w końcu byli traktowani jak ludzie, mieli swoje prawa i po prostu mogli się cieszyć normalną rzeczywistością, więc życzę tego sobie i wam. To są piękne życzenia. Dzięki raz jeszcze. Dziękuję. Naszą gościnią, słuchajcie, była Su, menedżerka hostelu Stonewall w Poznaniu, która zaprasza serdecznie, żeby przyjeżdżać i nocować. Zapraszam, zapraszam, wpadajcie. Oj, na koniec.